Cześć, witam wszystkich. Znajdujemy się na stanowisku firmy Media Business Solution. Jest z nami Marcin, który jest odpowiedzialny za część produktów w tej firmie i powie nam kilka słów o produktach. Mamy ze sobą teraz na targach cały asortyment produktów Native Instruments. Będzie też prezentacja maszyny. Najnowszy produkt w sumie Native Instruments. Mamy ze sobą Audio 2 DJ, najnowszy dwukanałowy interfejs. Wielkości paczki papierosów, jest mega mobilny, jest super. Mamy ze sobą taki malutki sprzęcik Denona też. Teraz właśnie wyszła nowa wersja traktora Scratch Duo i Pro, która już współpracuje całkowicie ze sprzętem Denona, więc polecamy sprzęt Denona generalnie i polecamy też kontrolery Vestaxa do produktów z serii Traktor. Mamy ze sobą nagłośnienie L-Acoustics, francuskie nagłośnienie, bardzo dobre, sceniczne głównie. Mamy ze sobą Blue Sky'e, monitory studyjne, też... A powiedz mi, jakbyśmy się skupili od początku na przykład na marce Native Instruments, tak? Dla kogo jest... Jakie produkty konkretnie mamy z tej marki i dla kogo są przeznaczone i dlaczego warto zwrócić na nie uwagę? Mamy produkty przede wszystkim dla producentów muzycznych, jeśli chodzi o firmę Native Instruments. Tu są instrumenty, tu są syntezatory w tym. Mamy FM8, już bardzo dobrze znany produkt, emulacja syntezatora starego Yamaha DX7. Tylko jest maksymalnie dopalone, jest Massive. Wyszedł już nowy absynt, jest w tej chwili w wersji 5. Jest reaktor 5, cały modularny system, gdzie możemy budować własne syntezatory, tylko trzeba się do tego troszeczkę przyłożyć, jeśli chodzi o wiedzę. Mamy sampler perkusyjny Battery 3, jest Core 2. Sterownik, który jest to nowa wersja oprogramowania, który już pozwala na kontrolę wszystkich systemów DAW, czyli od Logica po Cubase'a, pod wszystko może być konfigurowalny. Plus jest do niego oprogramowanie, które pozwala skupić wszystkie presety instrumentów native, jakie są. Czyli nie musimy, jeśli potrzebujemy konkretnego brzmienia, to podłączamy oprogramowanie Score'a dwójki. I nie odpalamy Massive'a, tylko odpalamy na przykład sam preset. To jest bardzo fajna i wygodna rzecz, więc generalnie polecamy Core 2 razem z Compitem 6 w obecnej wersji. Jeśli chodzi o produkcję muzyczną, to jeszcze jest interfejs Audio Control 1 na USB. Jeśli chodzi o interfejsy DJ-skie, to jest właśnie teraz nowy Audio 2 DJ dwukanałowy. Jest Audio 4 DJ czterokanałowy i Audio 8 DJ ośmiokanałowy interfejs. Już z preampem mikrofonowym i z MIDI. Tutaj troszkę przyszedłem na DJ-kę, więc tam jest jeszcze właśnie produkty z serii Traktor, czyli jest Traktor Duo Pro, Traktor Scratch Duo i Scratch Pro. Traktor Duo i Pro, no to jest samo oprogramowanie. Duo obsługuje dwa deki, Pro 4 już. Czyli możemy za pomocą kontrolerów MIDI grać utwory sobie z laptopa, z komputera normalnie. Traktor Scratch Duo i Scratch Pro z kolei, no, to już pozwala na sterowanie timecodem. Czyli jest w zestawie interfejs Scratch Duo, jest Audio 4 DJ interfejs, a w Scratch Pro już Audio 8 DJ. I one pozwalają na sterowanie nagrania z płytami z kodem czasowym. To możemy tutaj wybrać, czy wybieramy winyle z kodem czasowym, czy płyty CD, oba będą działać. To jest fajna opcja grania z winyla MP3-kami na przykład. To jest, no, jeśli DJ-owi się znudziło noszenie po prostu 200 płyt na imprezę, to po prostu może wziąć te utwory w MP3-ce lub w Wave'ie i normalnie z tego gra. Czyli to jest taki target docelowy. Mamy produkty dla gitarzystów, to jest Gitarik. Co to jest? Co to jest Gitarik? Gitarik, obecnie już w wersji Gitarik 4 Pro, to jest emulacja przeróżnych wzmacniaczy gitarowych, efektów. No, mamy w zasadzie, zakupując program, wszystko, co jest potrzebne w sumie gitarzyście.
bo wpina się po prostu w interfejs do komputera i gra na przeróżnych marszałach, Mesa, Boogie i tak dalej. Potem jest emulacja naprawdę, naprawdę dużej ilości sprzętu i Guitar Rig występuje obecnie w czterech wersjach. Jest sam software, jest software z dedykowanym kontrolerem nożnym, dosyć konkretnie zbudowanym. Jest Guitar Rig Session. Tu mamy interfejs audio przystosowany głównie do gry na gitarze, czyli mamy wejścia instrumentalne plus mikrofonowe. I mamy Guitar Rig Mobile. Wielkości też interfejsu audio 2DJ. Guitar Rig Mobile w sumie możemy już wziąć ze sobą wszędzie. Czyli bierzemy laptopa w trasę, wpinamy gitarę i nagrywamy pomysły albo już aranżujemy kompletny utwór. Jeszcze jest inne zastosowanie też do Guitar Riga, bo nie jest też dla gitarzystów, ale można go spokojnie użyć w tych symulacji wzmacniaczy efektów na wokalach, basach, leadach, syntezatorowych brzmieniach też. Także dosyć uniwersalny program, jeśli o to chodzi. Rozumiem. A powiedz mi, czy to są wszystko nowe produkty, czy są produkty, które już od jakiegoś czasu macie w swojej ofercie i są na bieżąco dostępne dla potencjalnych użytkowników? To znaczy, jeśli chodzi o Native Instruments, to w ogóle są bardzo dawno na rynku. Guitar Rig teraz w wersji czwartej jest nowością. Bardzo dużo fajnych rzeczy dodali do niego. Rozumiem, że jest to jakby swego, jak, trochę taka premiera na targach, czy już był ten produkt pokazywany gdzieś? Premiera jest Audio 2DJ. Komputer szóstki niestety nie mamy ze sobą, bo premiera odbyła się wczoraj. Guitar Rig Session jest już jakiś czas na rynku. A sam Guitar Rig w wersji czwartej to już jest dosyć dawno na rynku. Czyli tutaj nie mówimy o nowościach, tylko o produkcie, który już ma swoją pozycję na rynku. I właśnie wyszła wersja czwarta. Dziękuję Marcinowi za wypowiedź i przybliżenie nam marki Native Instruments.